Witaj, dziwna babo z kuchni. Witaj, dziwne dziecko. Nugget, poprosić 100 nuggetów. Dzisiaj nie jest dzień nuggetów. Każdy dzień jest dzień nuggetów. Nie, dziecko. Dzisiaj jest dzień burgerów. Możesz wziąć burgera. Ale imię nuggeta to nie burger. To nugget. Nugget widzi wielkie pudełko pełne nuggetów na półce za tobą. Zjesz burgera, albo będziesz głodował. To twój wybór, dziwne dziecko. Nugget właśnie wpadł na pomysł. Nugget, weź mi burgera. Nugget, dziękuję. Nugget przesyła swoje podziękowania do baby z kuchni. Okej. Jaki masz plan? Jedzie Nuggeta jest tutaj. Nugget potrzebuje pomocy, żeby zdobyć nuggety do nowej... Jemy Nuggeta. Ej, jak mogę pomóc? Za... Babą z kuchni jest pudełko nuggetów. Trzeba ją usunąć. Jak to zrobimy? Nugget zauważył, że zostały tylko dwa okropne burgery. Kiedy znikną? Baba z kuchni odejdzie, żeby zrobić więcej. Wtedy przyjdzie do nuggeta, będzie mógł ukraść pudełko nuggetów. Więc muszę kupić te burgery. Przyjaciel nuggeta albo ktoś inny z klasy nuggeta. Nugget nie wybrzydza. Okej. Dobra, kupmy burgera. Czy mogę drugiego kupić? Już kupiłeś lunch, proszę zachowaj trochę dla reszty. Nie chcesz wyglądać jak ten Bugs. Może ktoś inny dla mnie to kupi? Powinieneś kupić burgera. Będzie ci radośniej. Tak? Chciałbyś tego, czyż nie? Sprawić, żeby łatwiej było o tym wszystkim zapomnieć. O czym? Nie zdobędę. Nie pójdę za to do kozy. Zostaw mnie samego. Okej. Karla? Kupisz burgera? Nie, nie wydaje mi się, żebym powinna. Nie zaproba, dzieciaku. Szybko. Cię przekabacili. O czym ty mówisz? Nie wiem niczego, co robi ta stara Margaret. Nie lubię sosu, który używa. Czy ten sos jest tą zieloną substancją, która jest w tym... w kanciapie woźnych? Cindy? To jest burger z falafelem. Jest wegański. Kup go. Nie ma mowy. Jestem pewna, że burgery nie są wegańskie. Racja. Ale taki z falafelem. Albo nie wiem, z kotletem z buraka. No weź. No dobra. Bugs. Ty nie lubisz burgerów. Ty też nie chcesz się dać namówić. Penny, ty masz już jednego. Monty! Okej. Nagle przestałam móc pytać ludzi o to. A ja miałabym dla ciebie interesy. Kup burgera. Został mi tylko on. Odejdź. Ty dzikusia. Rozmawiamy o interesach. Nie zrozumiałbyś. Powinieneś kupić burgera. To też interes. Nie jestem zainteresowana w kupieniu burgera. Przynoszę sobie własne jedzenie. Dlaczego chciałbyś, żebym kupił burgera? Przepraszam, masz burgera na talerzu przed sobą, więc nie wiem, o co się dzieje. Tutaj. I co ty robisz, ale niech ci będzie. Jestem przyjacielem twojej firmy. O,
Wybacz, nie wiedziałem, że jesteś przyjacielem rodziny. Chcesz, żebym kupił burgera? Mhm. Dobrze. Słyszałeś człowieka, Teddy? Jeden burger, poproszę. Ach, tak, Felice. Już się robi. Dzień dobry, pani Margaret. Witaj, niewtajemniczone, bogate dziecko. Poproszę jednego burgera. O $1. Weź sobie. Proszę, jeden burger, tak jak prosiłeś. Dziękuję, Teddy. To wszystko. Okej. Okay. Raju. Dzieciaki są dzisiaj dość żarłoczne. Muszę iść po więcej burgerów. Okej. Okay. Karla chyba bardzo dużo wie o tym, co się dzieje tutaj w szkole, prawda? Dobrze. Nuggety. Weźmy nuggety. O! Boże, jak on by mnie tam zauważył, jak go to obchodziło, to by było niemiło. A mam nuggety. Przyjaciel nuggeta zdobył nuggetowe nuggety dla nowej jamy nuggeta? Tak. Doskonale! Nugget jest dość zadowolony. Nowa jama nuggeta będzie... Coś nie tak? Nuggety nuggeta są zimne! Nuggety nuggeta nie mogą być zimne! Nuggety nuggeta powinny być przynajmniej ciepłe! Możemy? Nie! Nie! Nugget, czekaj, nugget. Zimne nuggety. Nugget. Zimne, jak martwe małe serduszko nuggeta. Nugget. Zimne nuggety. Nugget nie jest w stanie myśleć o niczym gorszym. Zimne nuggety. Nugget! Co? Znajdźmy mikrofalówkę. Mikro... Tak, oczywiście. Nugget tu nie pomyślał. Weźmy zimne nuggety. Zróbmy, żeby są były ciepłe. Nugget tutaj zostanie. Uderzając głową o ścianę. Okej. Okay. Tu muszę wejść. Nie ma Stevie'ego. Jakie to wygodne, że go nauczycielka zabrała. Tu mam mikrofalówkę. Jak widocznie nie służy ona tylko do wybuchania kotów. Włóżmy tu nuggety. Mamy ciepłe nuggety. O Boże, nugget. Zimne nuggety. Zimne nuggety. Podgrzałem nuggety. Te nuggety są ciepłe. Nugget może być teraz spokojny. To dobrze. Z tymi ciepłymi nuggetami nugget jest gotów do ukończyć swoją nową jamę nuggeta. Jej! Spotkaj się z nuggetem na przerwie. Nugget pokaże ci cuda jamy nuggeta. Nie mogę się doczekać. Wynoście się do mojej stołówki. Dobrze. Koza i przerwa. Takie tam. Nugget! Ty mała fretko. Szukałam cały dzień tych pigułek. Nie mogłam ich znaleźć. Nigdy ich nie było, prawda? Pójdź, Nuggeta. Nugget musi wykopać sobą jamę nuggeta. Nie. Teraz jest mi gorąco i chce mi się pić. To wszystko twoja wina. Będziesz cierpiał tak jak ja. Co temu zrobisz? Nie teraz. Jestem zajęta torturowaniem nuggeta. Sprawił, że przez cały dzień szukałam pigułek i teraz jestem rozgrzana i... Chcę mi się pić. Lepsze byłoby zimne picie. W sumie nie będzie zwracała na mnie uwagi. Ale ten tu wrócił. Może coś nam się w maszynie uda kupić do picia. Jakąś sodę czy coś. O, teraz tylko pytanie, czy wiśniową, czy jagodową. Może jagodową?
Nie mam żadnych pieniędzy. Żadnych. Chce pani coś do picia? Dziękuję. Chyba powinnam puścić tego mojego potworka. A nigdy więcej do mnie nie kłam, ty krycie. Łapiesz? Tak. Nugget rozumie. Dziękuję za uratowanie Nuggeta przed tą dużą nauczycielką kobietą. Nie ma za co. Pora, żeby Nugget wykopał nową jamę Nuggeta. Baw się dobrze. Nugget będzie. Czy to już? Nugget właśnie wykopał tą dziurę. Jak głęboka ona może być? Nie wskakuj. Gadaj z Nuggetem. Nowa jama Nuggeta jest prawie gotowa! Jeszcze jedna rzecz, którą Nugget musi zrobić. Daj Nuggetowi ciepłe Nuggety. Proszę. Czy tego było tam tak dużo? Teraz Nugget i przyjaciel Nuggeta mogą wejść do jamy Nuggeta! Okej. Okay. Patrz i podziwiaj! Nowa Nuggetowa jama Nuggeta! Jest tutaj wiele do zobaczenia i wiele do... Nugget zauważył, że jest tutaj noga. Nugget miał nadzieję, że jama Nuggeta nie będzie miała w sobie takich obraźliwości. Są tu też wszędzie szkielety. Tak. Ale szkielety Nuggeta nie wyglądają na ludzi. Noga wygląda jak tylko ludzka. Mogę się jej pozbyć. Nugget bardzo by to docenił. Przyjaciel Nuggeta jest prawdziwym przyjacielem Nuggeta. Dzięki. Ten głos jest taki straszny. Co to jest? Szkielet czegoś. Nie wygląda na ludzki, ale ma portfel. Okej. Okay. Jest to statuetka wielkiego Nuggeta. Jest tutaj miejsce na jakąś ofiarę. What the fuck? Co to jest? Czemu? Why? Umarłeś. Istota cię zabije, jeśli jej czymś nie rozproszysz. Czemu tam była istota? What the fuck? Okej, zanim zrobimy pewne rzeczy, to pozdobywamy trochę kart. Tak przy okazji, żeby nie musieć tego robić w kółko, naokoło. Mam dla ciebie kolejny rodzaj jedzenia, moja droga. Mam nuggety. Nuggety! Wyglądają jak... Wygląda na to, że Maglu też potrafi liczyć do 100. Przypomina mi o moim kocie. Delikatniku, chcesz go? Jasne. Papa, delikatniś. Papa! Może będziesz chciał kota delikatnego jak ciepłe nuggety? Nowa jama Nuggeta jest prawie gotowa. Jest tylko jeszcze jedna rzecz, którą może zrobić nugget. Musi wrócić na ciepłe nuggety. Oddałem je. Przepraszam, co? Nugget tego nie zrozumiał. Że potencjalnie martwy przyjaciel Nuggeta powiedział, że oddał ciepłe nuggety. Zanim Nugget zepchnie cię do Nugget, jemy Nuggeta pozbawionej nuggetów. Może powiesz Nuggetowi, dlaczego oddałeś nuggety? Wymieniłem jednego kota. O! Nugget lubi kicisia. Nugget nazwie go delikatniś. Więc wszystko gra? Nie, raczej nie. Nugget teraz ma przyjaciela, delikatnisia, ale potencjalny przyjaciel Nuggeta nie poradził sobie z pomocą Nuggetowi w budowaniu nowej jamy Nuggeta. Nugget da temu bezsensownemu, niedoszłemu przyjacielowi Nuggeta kartę monstrum. To już mi fair za Nuggeta. I wszystkie koty znalazły dom! Dobrze, teraz zostaw Nuggeta ze swoim kiciusiem.
Hello. Okej. Okay. Jest to tuńczyk. Dla ludzi, którzy mają problem z łapaniem wielorybów. A ja zrestartuję poziom. Okej, okay, możemy pozbyć się tej nogi. Nugget bardzo to doceni. Prawdziwy przyjaciel Nuggeta jest prawdziwy przyjaciel Nuggeta. Mogę wziąć nogę. Jest to odcięta noga jakiegoś rodzaju. Nugget nie chce jej w swojej jaskini. Weźmy ją. Dziękuję za usunięcie okropnej nogi. Nugget jest usatysfakcjonowany swoim przyjacielem. Proszę dołóż do Nuggeta. Rozdaję NWF-u. Nugget potrzebuje przyjaciela do gry w skijaka. Okej. Okay. Chciałabym jeszcze zobaczyć w sumie, co ta kasa mi daje, bo jestem na zero. Weźmy te pieniądze. Mam 3 dolce. Może pójdę z nogą i znajdę jej parę? Zawsze można potem zrobić jakiś restart mały czy coś. Nugget, słyszy dzwonek! Nugget, nie ma pieniędzy, więc nie stać tylko na pieniądze na laboratorium. Proszę chodź z Nuggetem. Proszę chodź z biednym Nuggetem na łeb. Pójdę do laboratorium. Porzucisz biednego Nuggeta? Nugget zostanie rozniesiony przez zbijaka. Nie jesteś w ogóle przyjacielem Nuggeta. Chyba nie. Ale jestem przyjacielem nogi. Mam coś do pary. Tak, obserwujmy. Cześć, nogo. O, widzę, że podoba ci się nogo. Miałam 2, ale jedna zniknęła. Jeśli ją znajdziesz, proszę przenieść ją do mnie. Znalazłam. Doskonale. Dziękuję za pomoc. Oto karta Monsterman. Z rekinem na niej. Tak, te nogi znalazły się w tym stanie, w jakim są. Spoko. Po prostu zadajesz się obrażeń. Spoko. Coś jeszcze więcej mi tu powiecie. Ultra Lodon. Sam szczyt łańcucha pokarmowego. Jada tylko megalodony. Spoko. Wróć. Wracamy zaraz do jamy Nuggeta. Nowy przyjaciel Nuggeta. Ty jesteś zadowolony ze swojego pobytu w jamie Nuggeta? Tak, jeszcze się rozejrzę. To jest góra Nuggetów, która uchroniła mój upadek. Niektórzy teoretyzują, że powinna być większa, ale najwyraźniej wystarczyła. To jest komentarz twórcy do tego, że ktoś mu narzekał, że za mała była góra Nuggetów, żeby obronić upadek postaci wcześniej. Okej, czy możemy stąd wyjść? Teraz mam zjeść jabłko i iść na łeb. Nauczycielko, nauczycielko, Nugget chce grać w NBA-ka. Jasne, cokolwiek ci sprawia frajdy, Nugget. Mam nadzieję, że ktoś trochę cię słucze. Nugget czuje się urażony tymi komentarzami nauczycielki. Tak? Nauczycielki to nie obchodzi. Hej, dzieciaki. Każdy, kto uderzy Nuggeta piłką do zbijaka, dostanie złotą gwiazdkę. Nugget chciałby zobaczyć, jak inne dzieciaki propulują. Nikt nie pokona Nuggeta. O Boże, czy tutaj będzie zręcznościowe? Nugget nie bierze więźniów. Piłki skijakowe spadną na Nuggeta. Tak, Nuggety, w dziury na Nuggety. Nugget zrobi o-o. Co? Zespół Nuggeta nie ma żadnej piłki do odbijania. Zespół Nuggeta nie ma żadnej piłki do rzucania. Mam nadzieję, że masz coś, czym zablokujesz piłki. Mhm. Haha! Dostałaś, Karla. O!
raju, nie mogę uwierzyć, że już... Przegrałam. Przyjaciel Nageta sobie bardzo dobrze poradził. Dało nam się osiągnąć zwycięstwo. Tak, spoko. Co teraz robi przyjaciel Nageta? Nie cofnę się, bo już zużyłam nogę. Oni nie mają piłek. Więc dobrze by mi było się chyba przesunąć na górę. Tak, żebym nie stała mu na drodze. I żeby nie trafił mnie Bugs. Pora na atak z stołu Nageta! Pójdzie wściekłość Nageta! O, złap to Teddy. Złap to za tej imbecylu. Op, wybacz, Felix. Byłeś tuż za mną. Powinieneś móc to złapać. Teraz... oboje wypadliśmy. Będę lepsza tym razem, obiecuję. Teraz przyjdzie Nageta. Rozbrój się w piłkę do... zbijakowania. No dobra, to przesunę się w tył i zbroję w piłkę. Uderz! Uderz z furią! Uderz za Nageta! Uderz. Au. Ten głupi dzień nie mógł być ani trochę gorszy. Walić to. Został tylko jeden wróg. Nageta wygra! Ha, skarżę Pyta. Tak, tak, ale jesteście przeciwko mnie. Będę rzucał to tak jak rzucałem mazią na was w starej szkole. Nugget się nie obawia Bugsa. Nugget ma plan. Teraz przyjaciół Nuggeta, zrób tą rzecz. Zepchniemy Nuggeta z drogi? W sumie? Nie, przyjaciółu Nuggeta! Twoje życie jest zbyt wrażliwe, nie bądź bohaterem! O nie! Zejdź z... Ała. Ona się jeszcze toczyła. Zejdź z linii rzutu Bugsa, jeśli chcesz zachować głowę. Ta ścieżka mi nie idzie dobrze. Znaczy, dużo w sumie zdobywałam tych kart w międzyczasie, ale tak, to było straszne. Został tylko jeden wróg? Ja obawiam się Bugsa, Nugget ma plan. Teraz przyjedzie do Nuggeta, zrób rzecz. Może zejdę na dół. Tak! Udało się! Uff! Złap to przyjedzie do Nuggeta, zrób rzecz. Piłka! Ja nie została złapana. Zespół Nageta wygrał. Nugget wygrał. A co mi tam? Skarżę pytań. A co mi tam? Spijaki takie zgłupi. Nugget wygrywa. Nugget nigdy nie wygrał. Nugget naprawdę znalazł dobrego przyjaciela. Cieszę się, że tak myślisz. Nugget chciałby podarować swoim przyjacielowi. Wreszcie. Dobrze, dzieciaki. Miło było patrzeć, jak tłuczecie się piłkami, ale pora, żeby iść do domu. Natychmiast. Mogę dać to na zewnątrz. Do zobaczyska. To takie straszne. Tak jak Nugget mówił, Nugget chce ci podarować to. Co to jest? To jest chyba jakaś salka Monstermon. Łonna Lily powiedziała, że dać to przyjacielowi Nuggeta, którym przyjaciel Nuggeta teraz jest. I Lily tutaj jest? Nie widziałam jej. Łonna Lily dawała Nuggetowi lalkę. Co ja mam z nią zrobić? Ona Lili powiedziała, że ona robi specjalny dźwięk. To wszystko to wie Nugget. Okej. Przecież Nuggeta też może dostać tą kartę Monstermon.
Ponieważ kopanie to zadanie twój nie robi. Super. Jest to... robak z dziuny. Nekad zobaczyć to pomiędzy przyjacielu. Do zobaczenia, chłopie. Jej! Dało mi się. I to coraz więcej ciekawych rzeczy się tu dzieje. Dużo kart nowych. Żadnego nowego stroju, co jest trochę straszne. Ale... jest tu Lily. To jest dziecko, które z nami się nie przyniosło do tej szkoły. To była siostra... nie pamiętam, jak ten chłopiec się nazywał. Ale tego dziecka, którego zaginęło w tamtej szkole. Jest to takie dziwne. To jest dobra karta. Zjada dużej ilości ziemi. Jak ten jeden dziwny dzieciak, którego znamy. Spoko. Dobrze, moi drodzy. Jak dla mnie to byłoby wszystko na tą sesję nagrywania. Mam nadzieję, że historia Nagata wam się podobała. Ja trochę umieram przez ten głos, więc cóż. Dzięki wielkie za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnej misji. W sumie poczekajcie. Jaką kolejną misję zrobimy? Coś dla Carly? Czy coś dla pani nauczycielki? Dla nauczycielki będziemy robić narkotyki. Jestem tego przekonana. Natomiast nie wiem, co będzie chciała uzyskać Carla. Moduł laserowy jest jej potrzebny, więc to jest ciekawe. Dobra, zastanówmy się jeszcze nad tym tak naprawdę. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się.